się porobiło, że tego samego pięknego dnia literacki Nobel przyznany został dinozaurowi rocka Bobowi Dylanowi, a UNESCO ogłosiło, że Żydzi nie mają żadnych praw do ściany płaczu i wzgórza, gdzie stały kiedyś pierwsza i druga świątynia jerozolimska. Oba te idiotyzmy poprzedzone zostały równie bałwańską i operetkową decyzją Komisji w Oslo dotyczącą Nobelka pokojowego. Ta ponoć najbardziej prestiżowa nagroda świata przyznana została awansem kolumbijskiemu Santosowi, jak niegdyś Barackowi Obamie, nie tyle za jakieś konkretne osiągnięcia, ale za same dobre chęci, też zresztą mocno dyskusyjne. Całkiem możliwe, że tego rodzaju wpadki zmuszą wreszcie do przeformułowania zarówno UNESCO, jak i Nagrody Nobla. Sęk w tym, że byłoby to jedynie zwalczaniem symptomów choroby, a nie korzeni samego zła.